orędzie Jezusa dla Jennifer z USA z dnia 29 września 2024 roku. Pan Jezus zwraca się do nas. Moje dziecko, mówię moim dzieciom, czas się nie zatrzymuje, lecz płynie wciąż dalej. Jest czas i sekwencja wydarzeń, w których wasze życie na tej ziemi zostało stworzone. Wasz czas jest skarbem, który trzeba cenić, ażeby wasza dusza mogła spocząć w Królestwie Niebieskim. To, co ma spełnić się względem waszego życia, przyjdzie w tym czasie i w ciągu sekwencji wydarzeń, które mój Ojciec wyznaczy. Moje dzieci, jest to czas, by poddać się planom, które mój Ojciec w niebie ma dla was. Kiedy się modlicie, mówcie te słowa: Jezu, oddaję ci wszystkie plany na moje życie, które Ojciec Niebieski ma dla mnie. Pamiętajcie, dzieci moje, musicie mieć wiarę wielkości ziarnka gorczycy, a kiedy nie macie nawet tak małej jej ilości, to wówczas nie macie żadnej wiary, żadnej nadziei, żadnej ufności wobec mojej miłości dla was. Bądźcie pokorni w swojej mądrości, bowiem pycha nie ma miejsca w moim królestwie. Idźcie i żyjcie orędziem Ewangelii. Przyjdźcie, żyjcie w moim świetle. Nie spędzajcie swojego czasu patrząc na to, co czyni zło. Raczej pozwólcie, by moje światło jaśniało poprzez was, ażeby inni byli poprzez was przyciągani do mnie, bowiem ja jestem Jezus, światłość świata. Moje dzieci, trwajcie w pokoju i wiedzcie, że nawet gdy zło zdaje się ogarniać każdy zakątek ziemi, to zwycięstwo nadchodzi, triumf się zbliża, bowiem wasz okup został zapłacony. A teraz idźcie, bowiem ja jestem Jezus, i trwajcie w pokoju, albowiem moje miłosierdzie i moja sprawiedliwość zatriumfują.